Cześć! W dzisiejszym odcinku pogadamy o tym, ile z Twojej kieszeni dokładnie i z naszej też pójdzie na uchodźców. Ile już poszło, ile poszło od naszych sąsiadów. Czyli odcinek o uchodźcach. Generalnie tak. Także jest groźnie, tak. Jest poważnie, jest nadpolitycznie. Mhm. Ale będzie bombowo. Rozerwiemy się. W 2015 roku bowiem Komisja Europejska powiedziała, że około 160 tysięcy uchodźców albo migrantów ekonomicznych, oni wolą uchodźcy termin, trzeba relokować, no bo takich napłynęło do Grecji i Włoch, szczególnie południowych. Że nie dają sobie z tym rady. Tak, jest ich za dużo, więc trzeba ich tak równomiernie rozepchać po całej Unii, najlepiej do biedniejszych krajów, no bo w Niemczech w końcu się też zapełniło luka. Okazało się, że po 2 latach decyzja się przedawniła i żaden z krajów nie przyjął tyle, ile miał. Nawet te bogate. Nikt. Do tego stopnia, że niektóre mówiły, okej, weźmiemy, ale tylko kobiety i dzieci. Najmniej, a w sumie wcale, nie wzięła Polska i Węgry. Reszta krajów też mało wzięła. No, Wielka Brytania miała wziąć dużo. 20 tysięcy rodzin. Aż zrobili Brexit. Tak, bo to powiedział Cameron. May nie podtrzymuje tego zbytnio. Tak naprawdę uciekli od problemu, tak? Tak, żeby nie być gołosłownym. Do kwietnia tego roku 10% z pierwotnej sumy relokowano. A zresztą się męczą Grecy i Włosi. Zacznijmy od Greków i Włochów. Troszeczkę są sami sobie winni. No ponieważ na tych standardów, na tych granicach, to oni w ogóle chyba nie trzymali z tego co widzę. Jak 160 tysięcy ludzi może przez granicę przejść? To więcej. Ja tego nie rozumiem. I to bez żadnego dokumentu, tak? No pomimo wszystko, na przykład nasza granica, Polska tutaj na wschodzie, czyli zewnętrzna granica Unii Europejskiej, uchodzi za taką najbardziej szczelną na przykład. To samo na przykład węgierska też uchodzi za taką bardzo, bardzo szczelną granicę i jakoś nikt tam z tego powodu wyrzutów nie robi, nawet dostajemy za to dużo większe pieniądze, ponieważ żeby utrzymać ten standard. A Grecy to nie wiem, co zrobili z tymi pieniędzmi na utrzymanie tych granic, chyba wydali na baseny. Bo potem baklawę. Bo no. Nie wiem, czy ciekawostka taka, wiecie, że w Atenach zarejestrowanych jest oficjalnie około 300 basenów, takich prywatnych. A jak ktoś kiedyś wszedł na Google Map i przeliczył, ile tam tych basenów jest, to się okazało, że to stanowi tylko tam 1,5% wszystkich basenów, które są... Trzeba rejestrować baseny? Jako, wiesz, pozwolenie na budowę i tak dalej. No to ktoś sprawdził w archiwum tam miasta. Na deszczówkę pewnie resztę. Podejrzewam, że na deszczówkę, tak. No. Tak, zapisane. Ale a propos standardów, których powiedziałeś, obniżają się. Tak. Ponieważ komisja mówiła 160 tysięcy, potem niecałe 100 tysięcy, teraz może 30 chociaż. Już tak. No to jest jak promocja w Lidlu, no chociaż tyle wejście. Znaczy to fajnie pokazuje, że jeżeli kiedyś jakiś, no, dało się wmanewrować w jakiś problem, to właśnie co mówimy, Grecy, Włosi, tak? To potem to kolejna i się nagle nawarstwia duży problem i trzeba coś z tym zrobić, tak? Tak, bo to jedna fala przyszła migracji, a potem kolejna i kolejna. To nie była jeden wysyp, więc... Nie poradziliśmy sobie z pierwszą. Tak, a następne to już w ogóle na nich nie wspominajmy. A to jest taka bryza, cały czas przychodzą. Tak, więc co z tym zrobić? Na wstępie informujemy, że program Stać Mnie nie jest programem dokumentalnym i ma za zadanie przedstawić informacje ekonomiczne, gospodarcze i finansowe w sposób żartobliwy i z przymrużeniem oka. Cóż, niektóre kraje jak Austria, Dania czy UK powiedziały nie i już nie przyjmują. O teraz. Na Litwie, uwaga, bo Europa Środkowo-Wschodnia, ta biedniejsza, nowa Unia. Do nas też mieli przyjmować, no Polacy powiedzieli nie, Czesi też nie, chociaż parę osób przyjęli dosłownie, Węgrzy też nie, ale na bałtyckie kraje przyjęli. I w Litwie było 90 osób, zostało 18, na Łotwie z 60 została połowa, reszta udziałka do Niemiec, bo są bardzo małe świadczenia, im się po prostu nie opłaca. Ale, co jest gorsze, na przyszłość, około 4 czy 5 milionów ludzi. Taki jest plan. Jeszcze czeka w Turcji, Jordanii, Iraku, tam, że jeszcze są, już czują się uchodźcami, tak. Jest im źle i mogą tu przyjść, więc 5 milionów, nie ma takiego miasta w Polsce. No. A taka chmara ludzi chce tu do Europy jeszcze przyjść, to odczujemy ewidentnie. Także czekamy na jakiś logiczny pomysł. Myślałem, że jeszcze czekamy na nich. Nie, czekamy na jakiś logiczny pomysł ze strony i naszych, no i unijnych władz, tak, żeby jakoś to rozwiązać, bo nie branie się za sprawę nie rozwiązuje problemu.
Tak, mówisz o pomysłach, a Unia, to na koniec odcinka będzie, ma kilka pomysłów, nie wiem czy najmądrzejszych, oczywiście niemieckie pomysły, bo kto inny rządzi w Europie. Tak, i teraz powiemy, ile te pomysły będą nas kosztować. Tak, bo ile kosztuje tak nas, Europejczyków, uchodźca? Taki, chciałem powiedzieć typowy Hans, ale nie, taki typowy Mohamed, o niech będzie, taki typowy to z tamtych rejonów. W 16 roku samym Niemcy musiały wydać ponad 20 miliardów euro na cały kryzys migracyjny, na całą tą akcję. W tym roku 37, a w ciągu najbliższych 4 prawie 100 miliardów euro mają wydać na ratowanie się, bo miało być, że tania siła robocza, ale tylko 3% z tych ludzi chce pracować. Więc kiepsko im z tym poszło, bo Polacy jechali robić za tańsze, Litwini też, Ukraińcy do nas i do Niemiec też, a oni przyjechali, chcą kasę brać, ale nic nie dawać. No, trochę nie fair. Trochę. Ile to by wychodziło u nas? Ponieważ średnio w Niemczech kosztuje jeden uchodźca 1500 euro. Euro, oczywiście. I to jest. I oni chcą ten standard, to było o tym ostatnio w mediach, uregulować w całej Unii. W każdym kraju, nieważne gdzie trafisz, będziesz miał 1500 euro miesięcznie. To ma zachęcić, żeby zostawali w tych krajach. Tak, no bo sprytne, tak? No bo jak uciekają z Litwy do Niemiec, to a powinni tam zostać z racji tego, że tej relokacji, tak? Przydzieleni. No to bo w Estonii, tutaj dodam, zostają. Prawie wszyscy zostali, bo tam są świadczenia takie jak wreszcie zachodnich krajów, wysokie, więc im się opłaca. I dziś i wszędzie. Tak. O czym możecie w jednym z naszych odcinków się oczywiście dowiedzieć. Tak, ale za co zapłaci nasz kochany Polak? No za co? No za kieszonkowe, za czynsz. W wysokości, uwaga, kieszonkowe 50 zł miesięcznie. Tak, środki higieniczne. W wysokości 20 zł miesięcznie. Jednorazowo na ciuchy i buty. 140. Na dzieci do 6 roku życia albo uczące się nieletnie. 9 zł dziennie. Oraz zasiłek na pobyt w RP. I tu uwaga, tu jest im więcej osób w gospodarstwie domowym, tym mniej na osobę wychodzi, bo na jedną osobę. Tak zwana skala będzie degresywna, czyli im więcej, tym mniej. Tak, na jedną osobę 750 miesięcznie i wtedy 25 dziennie wychodzi złotych. Tak, na dwie osoby 600 zł to wychodzi 20 zł dziennie. Na trzy 15 dziennie, a cztery osoby 12,5 zł dziennie. Dyskutowaliśmy z Marcinem, czy to jest normalne w momencie, kiedy mamy opłacone jako studenci mieszkanie, lekarza, edukację, bo tak oni będą mieli wszystko załatwione, nawet jakieś porady psychologiczne, integracje, języki, wszystko mają, żeby się zaaklimatyzować, to na samo jedzenie, jak jest czwórka osób, to nie jest tak tragicznie, tak studencko da się przeżyć. No. To nie jest granica taka, że będziesz jadł tynk ze ściany, tylko faktycznie przeżyjesz. No jest z dyskontu jedzenie. Rzeczywiście, tak. Bo to jest samo jedzenie, bez lekarstwa, no, lekarstwa, ale bez lekarza, bez niczego, wszystko masz opłacone. No, oczywiście to nie będzie jakiś tam magicznie duży standard, to będzie no, na tej granicy, nazwijmy to, ubóstwa. Chyba to już będzie się tak, nie wiem jaka jest teraz stawka. Wiem, jaka jest stawka zasiłku dla bezrobotnych. To może choć trochę porównać. No, to może porównajmy, tak. 831 zł 10 groszy brutto. No. Brutto. Tak, czyli jeszcze od tego trzeba odjąć, uwaga, co podatek i na rękę nam wyjdzie wtedy minus 23%, no to w przybliżeniu. Ty VAT odliczasz? To dochodowe, tak? Czyli 18, bo to jest niższa skala. No. Czyli 20 tam na oko od 800 to będzie jakieś minus 160 zł z tego. Tak. A teraz nawet nie chciałem tego przeliczać z jednego powodu. Tu jest 800 ponad złotych brutto, czyli nie na rękę, a jeden uchodźca będzie kosztował miesięcznie najbidniej 1380 zł każdego z nas. Czyli nieważne czy netto czy brutto, 1380 najbidniej. Czyli tańszy polski bezrobotny od droższego uchodźcy. Czyli też bezrobotnego de facto. I gdybyśmy pierwszy pomysł, czyli 10 tysięcy uchodźców przyjęli, to rocznie 150 milionów złotych by nas to kosztowało. Dużo. Urząd do Spraw Cudzoziemców mówi, że łącznie, tak bardziej realistycznie, czyli tam to było zaniżone dane, a też było z tego urzędu wcześniej podane. Jaką roczną wartość nas to kosztuje po prostu. Tak, to rocznie byłoby 4264 zł na osobę. I to by właśnie było wszystko. Lekarz, edukacja, języki. Tu mówimy o ochronie takiej socjalnej. No. Tak. I teraz, dlaczego ludzie uciekają z Europy Wschodniej, ci uchodźcy? Bo miesięcznie ta kwota daje 350 zł na rękę. Tak.
to tego, choćbyś bardzo się starał, to już na sam jedzeniu nie przeżyjesz za 300 zł, szczególnie jak masz dziecko, się rozchoruje, ty się rozchorujesz, cokolwiek. No, ubranie sobie kup. No. I teraz, oprócz tego trzeba doliczyć ośrodek, w którym mieszkają. Dla uchodźców, jakieś czasami hotele, czasami jakieś akademiki wynajmują, ale to nie płacą oni, tylko płaci państwo. Opieka medyczna nawet 1500 na osobę wychodzi rocznie, bo jakieś mocniejsze mogą być powikłania ewentualnie, no nie życzymy tego, ale są. Szczepienia, to wszystko chodzi. Bezpłatna edukacja dla uchodźców, języka polskiego, czasami innych, żeby mogli się, nie wiem, inżynier jakiś z Syrii się pojawił, żeby mógł się wdrożyć. I łącznie edukacja, zdrowie, mieszkanie, życie wychodzi od 10 do 15 tysięcy złotych rocznie. No, czy tak, teraz się tak zastanowiłem powoli, czy to jest suma realna, czy nierealna. Tylko to jest tak, na osobę, wiesz. Tak, to, tak, tak. Więc tak, jak masz rodzinę 2 plus 2, albo u nich jest większe, no to już wychodzi na rodzinę, którą sprowadzi, bo to ojca sprowadzisz, on ściągnie po chwili rodzinę. Więc z tych 15 zrobi się wielokrotność. Według badań z SGH-u, pani naukowiec, nie podam nazwiska, zapomniałam, przepraszam, około 12 tysięcy, więc też się w te wyliczenia zgadza, że tak po środku tego przedziału. 12 tysięcy złotych rocznie. No. Ciekawe, ile państwo wydaje tak u nas w Polsce statystycznie na polskiego podatnika, tak? Miesięcznie. No bo tutaj praktycznie mamy ten sam zestaw, który, no, opieka medyczna, edukacja, tak? Co tam mieliśmy jeszcze z takich rzeczy, które, no, typowy Kowalski dostaje. Znaczy nie, no, dostaje od państwa. Czyli edukacja, opieka medyczna, tak? W Polsce. No to, tyle. No to mi się wydaje, że to jest taka suma 10-15 tysięcy rocznie. Tysiąc coś ten. Nie wiem, czy tyle państwo polskie wydaje na przeciętnego Kowalskiego. No właśnie. No. Szanujemy bardziej siebie czy innych? Tak. No trochę dziwne, ale na osłodę jeszcze Komisja Europejska, jako że widziała, że ten ich plan niezbyt wychodzi, mimo że straszyła, że te kraje ze wschodu, że jak nie będziecie, to będziecie płacić 250 tysięcy za każdego nieprzyjętego, to dała wabik. 6 tysięcy euro jednorazowo za każdą przyjętą osobę. Tylko, że to załatwi sprawę na półtora roku. A ta osoba nie będzie żyła półtora roku, aż tak źle im nie życzymy, żeby umierali w półtora roku od przyjazdu. No to jest kiepski wabik, bo to jest bierz teraz, martw się później. Już nawet nie mówimy, że ktoś umrze, tak? Tylko chodzi o proces, to jakby nazwijmy to... No nie, żebyś nie musiał zapłacić więcej za niego, to musiałby albo pracować, oni nie pracują najczęściej. No, 7% nie pracuje, więc... Więc jest problem potem z utrzymaniem. Przez rok uchodźca może również liczyć na taki dodatek 1260 miesięcznie z programu integracyjnego, właśnie to jest jeszcze rozbudowane bardziej też te języki, wszystkie też umiejętności, żeby powiedzmy sprzedawcą być, kasjerem, również te jakieś wyższe pewnie zawody jakby chciał i miał predyspozycję, żeby to również rozwijać. No to łącznie wychodzi kilka tysięcy miesięcznie, jakby się dobrze spiął. Czyli jednak ta opieka od państwa polskiego nie jest taka... A jest jedną ze słabszych w Europie. Tak, nie jest jakaś taka... na poziomie zero, tak? Jak niektórzy mówią. I teraz tylko pytanie, czy, o którym wcześniej tak napomknęliśmy. Czy osoby z innego kraju powinny mieć lepsze traktowanie na miejscu niż ludzie, którzy nie mogą znaleźć pracy, ale płacą tu podatki, albo płacili jak mieli pracę, tu studiowali, tutaj wydawali pieniądze, czyli napędzali gospodarkę, tworzą tutejszą tkankę społeczną, kulturę, wszystko. I nie chodzi o to, żeby obcy mieli gorzej, ale dlaczego mają być lepiej niż nasi? No, czyli ten taki... Balans taki. Taki balans między obywatelem, a nie obywatelem, tak? W tym tak. Momencie obywatelstwo jest jakby przeszkodą w tym, że państwo wtedy da ci mniej, tak? Tak, bo... Niż jak nie jesteś obywatelem, jakby tego państwa nie tworzysz w tym sensie podatkowym, tak. Finansowym, tak? No nie, swojej firmy nie zakładasz, tak. Nie tworzysz coś nowego, jakiegoś biznesu. Bo mnie to ciekawi, czy powinno tak moralnie, dajcie znać, co myślicie, czy osoba, która przyjeżdża i jest nietutejsza, powinna być lepiej traktowana, szczególnie, że mówimy o, tak ekstrapolując, o milionach ludzi. Że to jest ważne, że jak jednemu dane, to będzie precedens i wszyscy tak będą chcieli. Czemu ten, który przed nami w kolejce, ma mieć lepiej niż ja? I właśnie, co z Mieszkaniem Plus? Nie znalazłem informacji, żeby mieli oni w ogóle dostawać takie mieszkania. Dobrze, bo i tak brakuje mieszkań, ale 500 plus, Ukraińcy dostają i uchodźcy również mają dostawać. No okej, okay, no dzieci jak się tu rodzą, to się nauczą języka, wszystko okej. Okay. Wszystkie dzieci nasze są, jak mówi piosenka. Tak, Michael Jackson, tak? Obecnie w Polsce jest 3000 uchodźców, bo pytałeś się nad programem, ile jest? Tak, tak. 3000 jest, powiecie, nie ma, u mnie nie ma Arabów. No nie, bo to nie są Arabowie.
To są Ukraińcy, Ormianie, Gruzini, Białorusini, takie osoby. Znaczy to są ci uchodźcy tacy z takim twardym papierem, że to, że rzeczywiście tam była jakaś taka sytuacja, że urząd państwowy po prostu rozpatrzył tą sytuację i on rzeczywiście ma te wszystkie dokumenty uchodźców. No bo trudno mi sobie wyobrazić, że na te 160 tysięcy to tam ktoś jakiś taki papierek ma, nie? No, a, 3 tysiące. Znaczy na te wcześniejsze, mówimy na Europę, tak? Że taki, taki papier z jakiegoś tam urzędu, że rzeczywiście, no bo to trzeba spełniać rzeczywiście tam kryteria, tak? Że tam chyba obszar wojny, coś tego, takie... No jest tam kilka rubryczek do wypełnienia, jak zwykle biurokracja. Ale wydaje mi się, że w Polsce jest więcej takich uchodźców, nawet... Imigrantów? Nawet na tej samej zasadzie, co mówimy o tych tutaj 3000, tylko że niezarejestrowanych. Tak, mam informację, że jest kolejne 4000 wniosków. W sensie oni przyjechali i się starają o status, bo daje to właśnie te ulgi, co mówiłem wcześniej. Czyli co, oni są, tylko nie są uchodźcami, tak? Bo nie mają... Tak, nie są imigrantami. Nie mamy ich w kartotece, tak? Już są na paszporcie swoim, oni są przyjechali... W statystyce ujętych. Po prostu mają ciężką sytuację, by chcieli, nie wiem, tu mają najbliższą rodzinę, chcieliby jeszcze pomóc jakoś tam dalej, więc mają to świadczenie, mogą jakimś im pomagać. Nie wiem. Ale nie mówimy jeszcze o ludziach, którzy no, nie mają w ogóle, ani się nie starają, ani nie są uchodźcami czyli... Ogólnie Ukraińców mówi się, że jest ponad milion w Polsce. Więc pewnie ogólnie mniejszości niepolskiej jest no 1,5 miliona powiedzmy, najbidniej. I uwaga, ci, którzy są, te 3000 osób kosztują 60 milionów złotych rocznie. Tyle, co 1,5 kilometra autostrady. Takie porównanie znalazłem. Okej? Okay? To nie jest dużo. Jak na to, że tym osobom można pomóc i załóżmy, że w którymś pokoleniu oni mogą pomóc tworzyć lokalną tkankę społeczną, współtworzyć język, kulturę. W końcu Mickiewicz też nie był, nie wiem, w Wielkopolsce, czy na Śląsku, czy w Małopolsce, tylko był, no obecnie w Wilnie, no. Tak. Ile kosztowałoby to inne nacje? To jest ciekawe. W Niemczech mówi się o 2 milionach uchodźców. Gigantyczna suma, więcej niż Warszawa. I oni muszą wydawać właśnie około 100 miliardów w ciągu 4 lat najbliższych, ale nie mamy zapewnionego, ile osób przyjedzie. Jak przyjedzie więcej, to... No, koszty liczba posłów. Zawsze się może zmienić. To nie jest nic przesądzone, a tendencja jest rosnąca w Niemczech. Tak. U nas jest malejąca, bo ci uchodźcy do Niemiec się przeprowadzają, a w Niemczech jest rosnąca. Tak. Więc jak u nas tutaj jest spoko, a u nich jest problem, oni muszą mieć z czegoś na to kasę. No Unia nie da raczej, no bo ile już może to daje dla krajów członkowskich, więc podciągają im podatki. Albo z części podatków idzie na co innego. Więc ludzie się burzą, wkurzają, agresja już jest. Nie jest tak, że niech przyjeżdżają, tylko już tak, kurczę, to nie jest tak, że zabiera jak Polak miejsca pracy, tylko on mi zabiera pieniądze na życie. No, w Niemczech już trzecia chyba partia w tym momencie, w tym jest jak nowa ta Alternative Deutschland, czy jakoś tak. Tak, jest siła nowa w Bundestagu, więc oni się wkurzają i mają już swój głos w parlamencie. Oni nie chcą ich. Chociaż dygresja, się boję, jak Niemcy mówią, że jest jakaś nowa alternatywa dla nich, to jak oni wymyślają taki pomysł, to zawsze... Nie wstrzymają, tylko to w swoich granicach, to będzie spoko. I w Niemczech jedna osoba kosztuje 11 800 euro, czyli prawie 50 tysięcy rocznie złotych. Znaczy, oczywiście wiadomo, w Niemczech niektóre rzeczy są droższe, ale no, cyfra jest... Samochód. No, na polskie warunki, no to jest rzeczywiście cyfra spora. W Wielkiej Brytanii jest mało osób, rząd się zmienił, więc jeszcze nie będzie przyjmował. Wydaje się z budżetu rocznie ponad 540 milionów funtów na cel właśnie uchodźców. 62 tysiące na godzinę. 1000 na minutę. Cały czas. Cyk, cyk, cyk. Miliony spadają, złotych monet. Tak. A we Francji? No, we Francji nie udało mi się znaleźć informacji ogólnie, ile na to idzie. Pewnie jakieś są. Możecie pisać w komentarzach, jak dotrzecie. Ale samo obozowisko, czy tam dżungla w Calais, którą nie mogło sobie radzić. To już jest totalne zaniedbanie. Ja tego nie rozumiem, jak można było dopuścić do takiej sytuacji. No. 200 milionów euro rocznie, żeby to ogarnąć. Jedni mówią zbombardować, drudzy, no mogli zawczasu to jakoś uprzątnąć, jak już chcą tak przyjąć, chcą relokować, to chociaż jakoś tak... organizacja, tak? Tak, a to po prostu dżungla, tam podobno handel był kobietami, organami, narkotykami, no bo tam nagle tysiące ludzi przyjechało i sobie niech żyją, niech sobie nową cywilizację zakładają. Nikt nie pilnuje. Nie musieli płacić za nic.
Więc nie szanujesz. No, co ciekawe, podobny to, tylko że to jest od wielu lat podobno coś takiego działa. W Danii, w Kopenhadze jest taka dzielnica, właśnie taka zakazana. Coś w rodzaju, nie wiem, na to się chyba mówi squat czy jakoś tak. I tam w ogóle też policja nie wjeżdża, nic z tego, czy mało kto wie, bo to jest jedna z najbardziej spokojnych stolic europejskich, Kopenhaga. Ale jest ta stolica, do której nikt nie wchodzi i nie wiadomo, co się tam dzieje. To jest no, taki trochę kalka z tego Calais, tylko że parę lat wcześniej. Tak. No i oni się bardzo szybko namnażają, więc to się, jak oni przejmują jakąś dzielnicę, to bardzo szybko to robią. Mm. Tak szybko Europejczycy nie robią, bo przykładowo znalazłem informację, że do Danii przyjechał mężczyzna, prawie 50-letni, z Syrii. I stopniowo, jak dostał tam status uchodźcy, to sięgnął żonę, drugą żonę i dzieci. Uwaga, 12. Czyli rodzinka spora. Ot, żeby taki samochód kupić na nich wszystkich, oj, to już autobusik tak. Mały. I podliczono, ile kosztować będzie taka rodzinka. 29 tysięcy euro rocznie. To są już duże pieniądze, jak za jedną tylko rodzinę, bo to są takiej wielkości rodziny. Jak mówią, ile osób przyjęli, to jest rzetelna informacja. Jak mówią, ile rodzin przyjęli, to my jako Polacy nie wiemy, jaka to jest liczba, bo my... No bo kulturowy mamy przekaz, aha. 2 plus 2 plus 3. No, 3 max, nie? Albo jedynak, a tutaj 12. No z dwóch żon to po 6. No. Ewentualnie. I teraz, skąd brać pieniądze? No można podnieść podatki, tylko ileż można podnosić? No, we Francji już na najbogatszych jest 3/4 pensji. O matko, to tam to jest bandytyzm podatkowy po prostu, aż szkoda gadać o tym. No, oni sami nie spłacą jakby swojego długu wdzięczności, bo nie zarabiają, więc PIT-u nie zapłacą. Dostają za darmo, więc też jakby oni od siebie za skórniaków nie muszą płacić z VAT-u, bo nie dostają i z czym się należy, uważają. Więc Niemcy, minister niemiecki finansów, wymyślił wspaniałomyślnie, żeby powstał europejski podatek paliwowy, który szedłby tylko na uchodźców. Ja nie rozumiem tego połączenia. Podatek paliwowy, a uchodźcy. No bo każdy używa paliwa, że pewnie dużo kasy no szło tak, miesięcznie. Ale to zazwyczaj podatek się masz czymś karzyć, tak? Jeżeli podatek pod paliwa, to może na drogi, tak? A tu zupełnie winno... Albo na infrastrukturę energetyczną chociażby. Cóż, Niemcy obecnie i Francuzi mają fajny patent, bo już przyznali się, że schrzanili. Już oni to wiedzą i wszyscy na świecie to wiedzą. Niemcy oferują 1200 euro, a Francuzi 2500 euro. Nawet reklamę widziałem. W Polsce oglądam jakiś tutaj u nas film i nagle, chyba w języku angielskim, właśnie wyświetliła mi się reklama, jeżeli tam jesteś uchodźcą, to napisz tam do nas, czy tam telefon, numer telefonu tamtego i my cię odeślamy z powrotem. Tak. Oni płacą pieniądze, oferują, żebyście sobie poszli. Jak jesteście uchodźcami. Macie sobie iść, a my was dosyć. I pytania na koniec. Czy zgadzasz się jako nasz widz? Co uważasz? Czy powinniśmy pomagać ludziom innym, bardziej niż naszym, potrzebującym? W takim samym stopniu, jakbyśmy porównywali. Czy zgodzisz się, jeśli tak powiedziałeś wcześniej, że płacić więcej podatków, czyli mniej dla siebie mieć, tylko po to, żeby dla nich jakaś kasa szła? I czy uważasz, że taka różnorodność kulturowa nam pomoże w rozwoju, że Polska będzie szybciej się rozwijała niż Chiny na przykład? No, takie trzy pytanka do przemyślenia dla naszych widzów. O, jesteśmy ciekawi opinii, no bo każdy ma tam jakiś swój światopogląd. My uważamy, że ludziom trzeba generalnie rzecz biorąc pomagać, ale... Żeby są to granice. Ale nie, żeby to było sprawiedliwe dla wszystkich tak, tak samo tak. I żeby ta pomoc jakby, jeżeli my damy komuś pomoc, no to ta osoba, żeby partycypowała potem, jeżeli by nam było potrzeba coś, tak, czyli... Uchodźca, niech przyjeżdża, proszę bardzo, tak, ale rozpoczyna pracę, pracuje i na naszym tym modelu takim, że no, chodzimy do pracy, płacimy podatek i z tego jakby ten, a nie wykorzystujemy raczej i taką, no, no my to nazywamy zawsze asymetrię informacji, tak. My jako tutaj rdzenni mieszkańcy naszego kraju pracujemy i płacimy podatki, no i coś tam z tego mamy, a oni przyjeżdżają, nie pracują. Tą i... fajniejszą tylko część tak, brać. Tylko tą fajniejszą część, no nas to wkurza, im to się podoba, no może wyniknąć z tego potem jakiś problem, a po co to komu? I ewentualnie za jakiś czas zrobimy update, jak to wyszło, może jakieś stawki się zmieniły, póki co jest tak, a nie inaczej. Także jak najmniej polityki w komentarzach i na razie. Tak, cześć.